Kochani, kochani, za mną piękny wschód słońca, a przede mną nasz mini autobus. I słuchajcie, dzisiaj wybieramy się gdzie? Do Universal Studio. Znowu, ale do całkowicie innego parku, bo w Universal są jakby dwa parki. No i oczywiście tam, wiecie, są rozdzielone różne atrakcje. Tym razem jedziemy na Wyspę Przygód. Tam nie byliśmy, zastanawialiśmy się, gdzie by tu pojechać, gdzie lepiej by było dla naszych gości coś zobaczyć. Obstawialiśmy, że będzie to Disney, ale jak zobaczyli atrakcje w Universal, to jednak stwierdziliśmy, że tam jedziemy. Moje dzieciaki też nie były, też bardzo chciały jechać. I co? Co nas tam będzie czekać? Więc na pewno będzie Jurassic Park, więc Kasper będzie przeszczęśliwy, mam nadzieję tylko, że go wpuszczą, że już jest na tyle, wiecie, wysoki, że skorzysta z jak największej ilości atrakcji. Harry Potter znowu, ale całkowicie coś innego, i tam jest właśnie zamek Harry'ego Pottera, czy zamek, szkoła Harry'ego Pottera. No i inne atrakcje, tak jak na przykład bohaterowie z Marvela, czyli Spider-Man, Hulk i wiele, wiele innych fajnych sklepów i restauracji, więc jedziemy, jak widzicie, skoro świt, i mam nadzieję, że wszystkim się będzie wszystko podobać i że dzieciaki też skorzystają ze wszystkich atrakcji. Zobaczcie, jak nam tutaj wesoło, jaki mamy wesoły autobus. Wszyscy się mieszczą. Pauli nawet nie widać, tak jest schowana. O, jest. Wika, gdzie jesteś? Wika mnie nie słyszy, bo ona słucha. Wikuś! Halo! Kacpuś! Halo! I Mareczek. Jak tam Mareczek? Dobrze, spać mi się chce tylko trochę. A, to chcesz, żebym jechała? Ale generalnie. Dzisiaj to zaraz dam temu, niech jedzie. Tylko za tam. Temu damy? Ja mogę jechać. No dobra, no. Tym razem Wyspa Przygód. Ostatnim razem tutaj nie zahaczyliśmy. No, a my byliśmy o tam, poprzednim razem. Dzisiaj nowe atrakcje, nowe przygody. No, może być ciekawie. Z tego, co widzę, to słuchajcie, też mają bardzo dużo atrakcji dla nawet takich maluszków. Więc dzisiaj to sprawdzimy też dla was. Kacperek jeździ już na, nie wiem co to jest, chyba gepard jakiś. No i my zostaliśmy, a oni poszli na pierwszą atrakcję, ale muszę po cichu mówić, bo Kasper tam nie może iść, a bardzo go lubi, i poszli na roller coaster Hulk. Bo jesteśmy za mali. A oni właśnie poszli teraz na tę atrakcję, to jest właśnie Hulk, roller coaster. Jak widzicie, będą mieli fan, to na pewno. A my idziemy na Spidermana z Kacperkiem, tak? Na symulator, z tego co wiem. Mogę z nim tam pójść. Co widzisz? Widzisz Spidermana gdzieś? Ale to jest, słuchajcie, wielkie. Wow! Słuchajcie, jesteśmy teraz w pierwszej atrakcji z Kacperkiem na Spidermanie. I też przy okazji trafiliśmy na innych bohaterów ze Spidermana, więc zrobiliśmy sobie zdjęcie. A teraz, jak widzicie, stoimy w kolejce i tutaj jest pokazane, gdzie pracował Spiderman, bo on w końcu pracował jako fotograf. Kacper, do kogo my idziemy teraz? Do Spidermana! Do Spidermana! Kacperek, jak Spiderman? Jak było? Fajnie na tej atrakcji było? Podobało ci się, co? Super było. To był, słuchajcie, taki symulator, ale naprawdę fajnie zrobiony. Nawet starszym by się podobało. A teraz Kasper wam pokazuje swoją nową zdobycz, tak? Spidermana. Dobra, idziemy dalej, co? Powiedzcie, jak atrakcja? Fajnie. Szybko. Szybko było? Fajnie? No.
No. Wika, jak atrakcja? Fajna. Fajna, nie bałaś się? Nie. Nie, na halku nie? Mam ty mało tych rączek nie wyrwała, ale dobrze było. A ty się nie bałeś, Mareczki? Bałem się, ja to się bałem, ja się boję takich rzeczy, ale lubię. Ale lubisz, no. Dobra, idziemy, słuchajcie, na Jurassic Park. Tu byliśmy ostatnio, pamiętacie? A tym razem idziemy na Jurassic Park. Tutaj jest, słuchajcie, bardzo dużo atrakcji i na większość może pójść Kasper. Jest tylko jeden roller coaster, na który no, nie może pójść, więc pójdzie cała reszta. A ja z Kasperkiem zostanę, bo też jest tutaj ponoć fajne muzeum właśnie dinozaurów, więc będzie fan na pewno. O wow, tu jest cała... Wow, tu jest cała wyspa King Konga! Ta wyspa czaszek kości, czy jakoś tak. No to jest King Kikoi. Ale on może pójść na to morze chyba. King Kong. King Kong! Ale jaki to, a Kacper kocha King Konga, nie? Miłością wielką. Tutaj, on wejdzie, wejdzie na to. Kacper, idź tam staj, zobacz czy wejdziesz. King Konga teraz jednak, najpierw poszliśmy do King Konga i zobaczcie, i tutaj idziemy tą całą... O rany, kto tam jest? No i nie wiem, czy pamiętacie pierwszą część King Konga, właśnie tą całą wyspę. Słuchajcie, w kolejce i te kolejki są tak super zrobione, od razu ucharakteryzowane na film. Coś niesamowitego. Więc tutaj się, słuchajcie, nigdzie człowiekowi nie nudzi. Jeszcze nie jesteśmy na rajdzie, a już można podziwiać fajne rzeczy. Wygląda jak prawdziwa, autentycznie. Co to? Coś ohydnego. Nie chcesz dać? Straszna. Kacper, jak King Kong? Fajny był? No tam też jest King Kong, ale powiedz, jak było na przejażdżce? Fajnie? No ale popatrz tu na mamę. Fajny był King Kong? Super był? No King Kong i T-Rex, teraz idziemy do T-Rexów. Czekaj, nie to. No pewnie, idź. Ale ty widzę, czy be cool. Tutaj słuchajcie, w oddali widać kolejną atrakcję. Widać też szkołę Harry'ego Pottera. I chyba rajd Harry'ego Pottera, z tego co widzimy. O! Nie, to jest chyba... O, a tutaj mamy właśnie... pterodaktyle i zaraz będziemy na nich latać. Ale okazało się, że to jest taka atrakcja, że na przykład z nami właśnie Damian z Pauliną nie mogą pójść, oni jako para, tylko by mogli pójść z naszymi dziećmi, no ale wiecie, najwyżej później jak będzie czas, to zobaczymy jak się Kacper będzie na tym zachowywał i wtedy najwyżej, oni sobie teraz poszli na jakiś duży roller coaster, chyba na ten albo na ten, więc tak się wymieniamy. Kochani, siedzimy tak wysoko z Kacprem, że nie mogę. Pterodaktylem teraz lecimy. Wow! O wow! Kacper! Wow! Wow! Ale fajnie, zobaczcie, z góry wszystko widać. Wow! O wow! I wszystkie atrakcje widać z góry. Super to jest, ale to fajne. Teraz wyszliśmy sobie i zobaczcie, tu jest tak pięknie wszystko zrobione. Na taki właśnie Jurassic Park. Oh, we're going up there.
Oh, wow. But this is how you get down. I saw a broker go down here. One guess at the time. No dobra, jedź. A ty? Wait, Casper, can I go with you? Ja nie. Dlaczego? Nie, no jeszcze tutaj zmieszczę. Mama utknie w tej zjeżdżalni. Czekaj, gdzie jest tata? Tata! Tata nam utknął chyba. Utknąłem! Na zakręcie! Dałeś radę, tata, dobra. Idziemy. No niestety, kochani, atrakcja nasza, na którą liczyłam bardzo, bo tam są takie dinozaury, które, wiecie, wypływają tak jakby z wody. Niestety dzisiaj cały dzień jest zamknięta, więc słabo strasznie. No jest dużo innych przecudownych atrakcji. Ale wiecie, ta taka by była fajna też dla Kacpra. No ale no nic, musimy się zadowolić czymś innym. I chyba tam jest jakiś dinozaur. Thank you so much. Oh, wow. All right, go ahead, park it. That's it. Ja się śmieję, że na Damiana mówię i na Paulinę dzieciaki z Polski. Dzieciaki z Polski gdzieś już tutaj są w Harrym. A ja zobaczę. Tutaj też mamy miasteczko Harry'ego Pottera, tylko że to takie zimowe, jak były święta z tych pierwszych części. I to jest jedno z pierwszych tych właśnie oświadczyny były. Karem, co? Wika? No więc poszukamy zaraz gdzieś dzieciaków tutaj. Są chyba na jakimś rajdzie. A my tu przyszliśmy, słuchajcie, zjeść. Tutaj można dobrze zjeść. No, jaki ten... Bałwan, zobaczcie, można się przenieść normalnie do zimy. Super tutaj jest. Jak, Mareczku? Ciepło. Jest już ciepło, słuchajcie. Była taka fajna pogoda, bo nie było tak mega gorąco i nie było słońca. A teraz wyszło i słońce i zrobiło się jeszcze bardziej parno. Ale zobaczcie, wszystko jest fajnie przekrzywione. Wika, tutaj musisz swoją różkę wziąć zaraz. A tutaj Wikusia może tą różdżką, którą kupiliśmy ostatnim razem, może czarować też. Ma też mapę, gdzie może te czary i ma swoją różdżkę, z powrotem zabrała, ale chyba poczekamy na Paulinę. Tutaj mamy fankę Harry'ego Pottera. Jak było w zamku? Mega. Nie, w zamku, w szkole. Tak. W szkole. Mega. Wszystko mega. Tak odzwierciedlone, że jest. A Damian, to by się podobało? Tak. Jesteś fanem Harry'ego, czy tak średnio? Nigdy w życiu nie oglądałem. Nigdy w życiu nie oglądałeś? Jeździemy, muszę wszystko tłumaczyć, co i jak. O rany. Słuchajcie, a ten śnieg wcale nas nie schładza. Jest masakrycznie teraz gorąco się zrobiło. Ale idziemy się pożywić troszeczkę. Bo tu mają naprawdę bardzo dobre jedzenie. Opłaca się przyjść. Jesteśmy teraz w karczmie. Będziemy jeść, ale zachwycamy się, jak to jest pięknie wszystko tutaj zrobione. Możemy się totalnie przenieść w to miejsce. No i jest ulubione mięsko, wozirka i kukurydza. A Kasperek nam odleciał. A w toalecie był kto? Jęcząca Marta, tak jakoś? No więc tak. Teraz chyba dziewczyny pójdą, Wiktoria z Pauliną. Paulina pójdzie jeszcze raz z Wiktorią do zamku, bo Kacpuś tam niestety jeszcze nie może. Marek z Damianem chyba pójdą na co oni chcą iść, Wikuś? Nie wiem. Na Velociraptor, czy jak on ma? Do Velocicoaster. No, na taki, wiecie, duży roller coaster. Więc tak, a ja zostanę z Kasperkiem i na razie tak to
się przedstawia. Kusia tam czaruje, przynajmniej stara się, ale chyba jest ciężko ustawiony czujnik. O, super, Likuś! Jest i on! My to ona, szkoła. Teraz występuje jęcząca Marta i żaby, jak widzicie. Dziewczyny poszły na atrakcję. Mika Ferek jeszcze ciągle śpi. Chłopaki też są na innej atrakcji. No super jestem. Ale czas oczekiwania na rajd tutaj 60 minut. A tutaj się lata, słuchajcie, normalnie na tej, na miotle, ale w środku ta kolejka to jest właśnie cała szkoła taka zrobiona, więc naprawdę opłaca się tutaj wejść. Słuchajcie, wyszłam do kolejnego parku. Jeszcze się nie szczeiłam, co to za film, czy tam bajka, ale jest tutaj, słuchajcie, halloweenowy store, więc halloweenowy sklep, więc musimy tutaj zajść koniecznie. Ta bluza jest. Na kolejki. Legitnie produkt wykonany w Stanach. To już dużo. Fajnie wszystko trzeszczy. O, a takie dynie ja mam. Jak pamiętacie. Z rzeczy. Jakie torebki. O, jaki super jest ta kurtka. Fajny, klimatyczny ten sklep jest na maksa. Ładnie pachnie. A jakie okulary, zobaczcie. Wow, ale super. Zobaczcie, jaki pojemnik na popcorn. Jak kupicie taki pojemnik, to macie wtedy popcorn gratis. Dobra, kochani, już się dowiedziałam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w zaginionym takim przylądku, wyspie. I tutaj jest akurat atrakcja, dobrze mówiłam, z Posejdonem. Ponoć jakaś przejażdżka, jakiś symulator. I z tego co widzę, nawet chyba by mógł Kasperek tam pójść. Więc chyba poczekam na całą resztę i pójdziemy też tam z nim. Jest tu też w tym miejscu też są restauracje i jest też fontanna, która sobie żartuje, opowiada dowcipy i polewa wodą. Więc tam widziałam wcześniej, ale nie podchodziłam, bo ona dość głośno gada. Ale rzeczywiście wygląda to bardzo ciekawie. No, zwłaszcza, zobaczcie, przede mną ta rzeźba. A tutaj można, słuchajcie, wyłowić prawdziwą perłę za całe 17,98. Dziewczyny! Siema. Gdzie my jesteśmy, Kacper? Ja pitole, jak to jest wysoko! Ale się ciotka upiery... O kurde, nie! Kacper, gdzie my jesteśmy? Oh!
Paulina jest już trzeci raz będzie, bo poszła z Damianem najpierw, później poszła z Wiką, a teraz idzie ze mną. Więc mamy fan, jak widzicie. No ale te atrakcje są tak fajnie zrobione, nie, Paula? No ekstra. Że można iść i po parę razy, a akurat teraz jest jakiś mały taki czas czekania mamy. Ludzie tu machają, jak widzą jakąś kamerę, to fajnie będą na vlogu. Więc tak, jak widzicie. No, idziemy na razie przez tą szklarnię, tak? Oni w szkole to mieli, nie? Zresztą to jest szkoła, no to idziemy przez szkołę. Ojejku, no dobra. Na skróty można iść. A to co jest? Widzisz, ja nawet nie pamiętam, że oni tak zbierali punkty. Dobrze pójść z fanką Harry'ego Pottera. To przynajmniej wam po kolei mówi co i jak. Tutaj Phoenix, nie? Piękne. Ruszające obrazy też. A few models might be just what the Slytherin team needs, judging from their most recent efforts. Przyszłości? Jeziorko. Przeszłość. Wow, ale to jak fajnie. O, nic nie widać. No tutaj mamy raz burzę, raz śnieg. Ale fajnie. Zaraz będziemy wchodzić do jakichś wagoników i lecieć na miotle. A zobaczcie, jak piękne świeczki wyglądają. Teraz jest moja ulubiona pora w parkach. Jest, słuchajcie, godzina, zaraz wam powiem dokładnie, 6:00. Już o 5:30 tak było, że już jest coraz mniej ludzi, coraz mniej jest czasu oczekiwania na różne atrakcje. No i my z Pauliną oczywiście po atrakcji naszej ulubionej. Po prostu było super, zresztą widzieliście, udało mi się trochę dla was nagrać. Nie wszystko było dobrze widać, ale naprawdę możecie mi wierzyć na słowo, że było mega fajnie. Dobra, uciekamy teraz, szukamy reszty. Wiemy, że też wrócili na niektóre atrakcje, które już byli wcześniej. No i teraz właśnie uciekamy szukać Marka. Wiem, że gdzieś są w sklepie z dinozaurami. Jakby mogło być inaczej. Na tą atrakcję poszedł Damian z Wiką. Jeszcze raz poszedł Damian, a Wika pierwszy raz. A my szukamy Marka z Kasperkiem. I tutaj jest takie fajne centrum. Jest oczywiście, o, słyszycie, jak ludzie krzyczą. Jest takie fajne centrum. Wygląda jak to w filmie. Jakby muzeum. Takie ekspozycje są. Placy zabaw, dinozaury. Wow, jakie tu są dinozaury. To mój syn tu oszalał na pewno. Wow. Jak w filmie. Pamiętacie? Tam też było takie centrum. Zwłaszcza w tych pierwszych częściach. Wow, ale super. No to już przepadł tu pewnie Kacperek. No cześć! Masz jajo? Piękny! To jest całe laboratorium, jak w pierwszej części, ale oldschoolowo, fajnie. A, tu można sobie kupić jajo, takie,
które właśnie Kasper dostał od Marka. Zobaczcie. Skanujemy teraz kości i inne rzeczy ze ścian. No już ci pomagam. Kochani, kochani, my już chyba na ostatniej dzisiaj atrakcji z Kasperkiem, tak? Sami tu przybiegliśmy, bo tam Marek czeka na dzieciaki, na resztę dzieciaków, bo Wiktoria poszła też na taką atrakcję, że nie wiem. No już jedziemy, pani musi nam tu odpalić maszynę. Zobaczcie, jesteśmy u doktora Susa. Cały park tutaj doktora Susa, ale już zaraz zamykają, to nasza ostatnia atrakcja. Dobra, zaraz lecimy. Ale fajnie, Kasperek, nie? Dawaj, teraz do góry. Up, up, up. Do góry, do góry teraz. O, ale jesteś na wysoko. You never know. Nearly done. We've had some laughs.